Zaczynając ten krótki kurs o radzeniu sobie z trudnymi relacjami, zastanawiałam się, jakich przymiotników określić, o jakie trudne relacje chodzi. Pojawiają się różne na ten temat w różnych publikacjach określenia relacji toksycznych, manipulacji, szantażu emocjonalnego, przemocy, relacji z psychopatami, z narcyzami. Ale wydaje mi się, że jakkolwiek byśmy nie nazwali tych relacji, o czym zresztą może później powiem, jakie są typy tych relacji, które nam sprawiają kłopot, trudność, warto może na razie posługiwać się takim określeniem jak szantaż emocjonalny, bo wszystkie one w zasadzie owocują tym, że zostajemy sparaliżowani w działaniu i zmuszeni do jakichś, nie wiem, kroków wbrew sobie, zachowań, ustępstw i czujemy się z tym źle. Omówię może w takim razie pewne podstawowe zjawiska tego typu relacji, jak popadanie w mgłę, którą taki szantażysta emocjonalny stosuje. Zaproponuję, żebyśmy zrozumieli tą sytuację, tak aby się po prostu lepiej bronić, lepiej rozpoznawać tego typu wydarzenia i przechodzić do działania, do myślenia, zamiast do popadania w tą mgłę. Będę też mówić o tym, jaki jest nasz, w cudzysłowie, współudział w tego typu relacji, bo do szantażu trzeba dwojga i pewne predyspozycje, pewne ludzkie też wyposażenie, które każdy z nas ma, może sprzyjać temu, że jesteśmy podatni czy zaproszeni do tego typu relacji. Rola, jaką odgrywamy w emocjonalnym szantażu, będzie więc omówiona w kolejnych nagraniach, jak również cena, jaką płacimy za bycie tego typu kontaktach. To mogą być kontakty zawodowe z klientami, pacjentami, nauczycielami, szefami, ale również rodzinne, z rodzicami, z dziećmi, nie wiem, teściowymi, ale też w szerszych grupach społecznych, zawodowych, społecznych, gdzie jedna grupa społeczna jakoś szantażuje czy mobbinguje drugą. Także na pewno to wszystko też postaramy się zróżnicować. I oczywiście to najważniejsze, co robić, ponieważ przejście do działania jest tutaj bardzo ważne. Jednym z działań jest przejście do myślenia o tym, co się dzieje, jak rozumieć tą sytuację, co czujemy, co robi druga osoba, czyli żeby przejść z tej mgły do ustalania faktów, to na pewno też będzie coś najważniejszego pewnie w tym kursie. Może ważne jest też wspomnieć na początku, co nie jest szantażem emocjonalnym, bo nie jest tak, że jak ktoś nas nie rozumie albo nie chce natychmiast zrealizować tego, czego pragniemy, jest od razu szantażystą emocjonalnym. Wiele konfliktów czy silniejszego wyrażenia swoich emocji nie jest szantażem emocjonalnym, więc aby zaistniała ta sytuacja, którą nazywamy właśnie pewną przemocą emocjonalną, szantażem emocjonalnym, musi zaistnieć kilka czynników. Można wymienić 6 takich śmiertelnych symptomów tej toksycznej relacji, jakim jest szantaż emocjonalny, mianowicie żądania. Zwykle dość szybko możemy je odrębnić z dialogu, choć często mogą mieć początkowo charakter miłych próśb, ale później narastający w kierunku już jasnego żądania, że ma się stać to, co druga osoba chce. Następnie opór, to znaczy kiedy stawiamy jakikolwiek opór tej prośbie, mamy protest. Następnie presja. Czyli im bardziej stawiamy ten opór, tym bardziej zaczynamy ze zdziwieniem stwierdzić, że narasta pewna, że pojawia się pewna eskalacja nacisków na nas nieustępliwych. Dalej pojawiają się groźby różnorakie. Mogą być na początku połączone z jakimiś obietnicami nagród, co to nie dostaniemy, kiedy ulegniemy. Mogą to być groźby nie wprost, ale jednak odczuwamy, czy dreszcz, który nas przechodzi po plecach, świadczy o tym, że jednak dostajemy od rozmówcy groźbę. Kolejną cechą jest uległość, to znaczy nagle widzimy, że robimy to, co rozmówca nam każe, albo ustępujemy i znajdujemy się w sytuacji już
no, uległej, będąc poniekąd ofiarą tej rozmowy, tej relacji. I powtórzenia to jest coś, do czego mam nadzieję, no, nie dopuszczamy, ale jednak można się zorientować, że jeśli już raz ulegliśmy tego typu rozmówcy czy w tej relacji, może się dość oczywiście pojawiać okazja do tego, że kolejny raz ulegniemy, czyli nasz sprawca, nasz szantażysta emocjonalny może wyciągać słuszny wniosek, że może z nami powtarzać tą grę. I że my też możemy spodziewać się tego, że będzie próba ponownego, podobnego działania. Czyli jasno trzeba powiedzieć, że manipulacja, którą tutaj opisałam, bo jest to manipulacja, no sama w sobie nie jest niczym złym, bo często różne gry społeczne, różne mówienie nie wprost do ludzi, na przykład fajnie byłoby, jakby ktoś otworzył okno, zamiast powiedzieć proszę otwórz okno, no to robimy, stosujemy, jest to zupełnie ludzkie, ale manipulacja przekształca się w szantaż emocjonalny, kiedy jest stosowana wielokrotnie i w celu zmuszenia nas do poddania się żądaniom szantażysty i to kosztem naszych pragnień, naszego dobra czy naszego dobrego samopoczucia, naszej godności czy ram wykonywania swojego zawodu. Podsumowując wstępnie taką relację, gdzie możemy zorientować się, że nie mamy do czynienia z jakimś uczciwym, takim obustronnym jakimś sposobem rozwiązywania jakiejś sprawy, gdzie obie strony mają siebie na uwadze, razem próbują coś ustalić, począwszy od jakichś spraw w relacjach pary, czy spraw rodzinnych, czy zawodowych, a kończywszy na jakichś sprawach, nie wiem, nawet jakichś między wielkimi grupami społecznymi, partiami, państwami, to pamiętajmy, że jeśli widzimy, że celem drugiej osoby jest nas kontrolować, jeśli ta osoba ignoruje to, co mówimy, jeśli upiera się, że tylko jej motywy i działania są właściwe i poprawne i jej potrzeby należy reagować, unika ta osoba jakiegokolwiek przyjęcia odpowiedzialności za to, co robi, co mówi, co w tej rozmowie czy konflikcie tworzy, to mamy do czynienia z szantażem emocjonalnym.